Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj musimy sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz. Bardzo nie daje mi to spokoju, że hejter ostatnio powiedział mi, że Bzyku ponoć wie o tym, że ja gdzieś tam chodziłem do Yetiego i ponoć mnie widział. I ja nie wiem, ile tak naprawdę wiedzą i ile tak naprawdę widzieli. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę poświęcić dzień na to, żeby śledzić hejtera i dowiedzieć się, co tak naprawdę on z tym wszystkim wie. Więc ja o co to tu dalej robi? Dlaczego tego jeszcze nie rozwaliłem? Lecimy w takim razie do laboratorium szybko po potę na niewidzialność, ponieważ będę musiał go pośledzić. Wydaje mi się, że możemy odkryć dzisiaj jakieś rzeczy związane właśnie z tym, ile on wie na mój temat i ile wie faktycznie, co robiłem faktycznie u Yetiego. Może po prostu mi widzieli, jakby wiecie, na zasadzie, że a dobra, widzieliśmy, że tam se poszedł i może nie mają żadnych tam planów konkretnych, ale może widzieli za dużo, może ktoś mnie śledził, o czym ja nie wiem. I to mnie trochę przeraża, jeżeli ktoś mnie śledzi tam, to cały mój biznes na palionowej jest mocno zagrożony i nie powinno tak zdecydowanie być. Dlatego ja muszę się przygotować teraz odpowiednio do tego śledztwa. Ja tylko zobaczę jedną rzecz, bo ja muszę tak kontrolnie sobie codziennie na dół zejść i zobaczyć, czy na pewno wszystko tu jest w porządku. Czy nikt mi się tu nie włamał, bo jakby ktoś to wykradł, to musiałbym wiedzieć w miarę szybko. Dobra, TNT, wszystkie jest na miejscu, aczkolwiek i tak koniecznie trzeba go przenieść. Ono nie może być tu, to jest zbyt blisko, wiecie. Ten mech tutaj, czy jak to się nazywa, to jakby, no nazwijmy to mchem. Ten mech, prawda, można rozwalić naprawdę chwilę, moment, nie? I ktoś może to nawet przypadkowo odkryć i nie chciałbym, żeby ktoś tutaj wszedł i jakieś cyrki mi tutaj zrobił, więc to nie jest najbezpieczniejsze miejsce, nie? Czuję, że po prostu jakby sama piwnica git i piwnicę, trzeba zrobić tak, żeby piwnicę mógł ktoś odkryć, a żeby nie odkrył tego, że gdzieś tam jest TNT, więc nad tym się też będę musiał za niedługo pochylić. Ale dobra, na razie zlokalizujmy hejtera. Na razie przejdźmy się po prostu na palionowie, na zasadzie wiecie, że jest wszystko git, że jest wszystko spoko i po prostu wiecie, że niby po prostu normalnie gramy, żeby nikt nic nie podejrzewał. I zloko... Halo? Dobra, nie. Poszedł. Co jest, hejter? Co tam robisz? Siema, dostów. Co? Co jest? Co tam u ciebie? U mnie w porządku, biegam sobie po prostu. Ja nie wiem, ale ogólnie to... No co? Byłem ostatnio u ciebie i coś tam straszyło, ale nie wiem, co to było w ogóle. Co? U mnie coś straszyło? A. No, to lepiej wiem. Lepiej tam ostatnio. Ja właśnie byłem, ale nic nie widziałem, a co straszyło? Ja byłem tam wczoraj i naprawdę nie wiem, co to w ogóle tam się dzieje w tym domu. A, jeny, to chyba wiesz co, ale jak, aha, no ogarnę, dobra, trzym się, cześć. O kurde, dobra, zapomniałem już o tym, że go straszyłem, nie, ja już po prostu jakoś wyrzuciłem to z pamięci swoje, bo ja to tam wszystko posprzątałem i sobie myślę, dobra, wystraszony, koniec, a ja teraz przypomniałem faktycznie, że ja go straszyłem, dobra, no, słuchajcie, wiecie co, robimy tak, ściągam tą elytrę, pijemy potę już w tym momencie, bo nie ma na co czekać, chowamy to, mamy 8 minut na to, żeby go pośledzić i zobaczyć, co on tak naprawdę ukrywa i ile on tak, no, może nie tyle, co ukrywa, a co wie po prostu, bo wydaje mi się, że to jest dla mnie ważniejsze, żeby dowiedzieć się, ile, dobra, on tu gdzieś słyszałem, że fajerwerka użył. Tam jest, dobra. Leci sobie gdzieś tutaj. No, plus jest taki, że nie chce się zbliżać do mnie na chatę, więc dobrze. Ale całkiem możliwe, że on za dużo wie i nie chciałbym, żeby jednak pod... O, dobra, on tutaj was coś idzie. Oj, dobra, czekajcie, zobaczmy, co on tu kombinuje. Bo... Dla kochanego Dave Gustliwa, co jest tutaj grane? Co to jest za skrzynka? Dobra, a on tu jakieś ciastko mu włożył, dobra, chyba że zabrał mu coś stamtąd, no dobra, nie wiem, nieważne. Ale włamał mu się na chatę, trochę podejrzane. I dlaczego on tak wchodzi sobie po prostu na chatę? Do mnie już nie wejdzie, bo tam straszy, więc jakby to jest git, jesteśmy bezpieczni pod tym względem. Ale do Dave'a, no widać, że tu nie ma problemów z wejściem. Co w ogóle jeszcze do łóżko było? Tu jakoś się tak pusto zrobiło, dziwnie. Zostawił mu znacznik jakiś. Debil. Znaczek debil, no nie wierzę. Co, znaczki rozstawia? Tu coś rozstawił? Mi się wydawało, nie. Nie, a tu? Co to jest? Dobra, nie wiem, nieważne, to jest Dave'a. Ja tutaj jestem tylko i wyłącznie dlatego, że hejter tu przyszedł i ja sprawdzam, czy on nie robi jakichś dziwnych rzeczy. Gdzie on poszedł? Zgubiłem go. Zgubiłem hejtera. O, dobra, tam jest. Dobra, mam nadzieję, że nie widział tych otwierających się drzwi, nie? Bo to by była lipa trochę. Ale dobra, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? A tu jest, dobra. Tu sobie. Patrz na mój dom z daleka. Patrz na mój dom z daleka. No ewidentnie się boi, że tam coś go znowu wystraszy. Dobrze, niech się boi. Bardzo dobrze, że on tam się nie chce zbliżać. Tylko najgorsze jest to, że za jakiś czas on pomyśli, że już może tam nie straszy i pójdzie tam. Wiecie, o co chodzi. I jest jakby ryzyko, że. Że jak on tam pójdzie, to przekona się, że już nie straszy, bo mnie akurat nie będzie i nie będzie miał go kto wystraszyć. No i się z powrotem, że tak powiem, nastawi na to, że... Ej, w ogóle gdzie jest dom paliona? Co jest? Ja to teraz widzę! Co to się stanęło?
Co jest grane? Dlaczego tutaj to jest usunięte? Jeny, cała kamienica poszła do wyburzenia? Co tu pisze? Trzepak na dywan. Ile tu jest golemów. Ej, dobra, wiecie co jest najlepsze? Nie wiem dlaczego, ale my mamy tą wioskę totalnie zbagowaną. Nie rozumiem dlaczego tak jest. Wieśniaki stają w miejscu i po prostu patrzą się jeden w drugiego, po prostu tak, nos do nosa. I po prostu stoją w miejscu, przepychają się albo zjeżdżają w nieskończoność na tej zjeżdżalni wodnej, którą tam im zrobiłem. A golemy wszystkie się pchają do tego miejsca. Nie wiem dlaczego. Wszystkie się pchają dosłownie tutaj. Mega dziwne to jest. Dobra, czekajcie, bo ja się tak rozgadałem i... Dobra, tam jest hater. Dobra, on idzie gdzieś do siebie na chatę chyba. No i dobrze, niech tam się kręci, tam go nie straszy, to... O kurczę, on tu tym wózkiem jeździ. Dobra, my sobie przejdziemy na piechotę, bo nie chcę, żeby zobaczył jadący pusty wózek. Byłoby to trochę ryzykowne. Ale wiecie co? Patrz, co teraz robię. Patrz, co teraz robię. Pyk. Dobra. Ściągamy elytrę. Dobra. I patrzcie, on tu teraz wyjedzie zaraz. A tu akurat zjechał tędy! Wow, ale mam farta i wraca z powrotem! O nie, ale ma pecha. Dobra, wózki wrócą z powrotem, wrócą mu wózki. Zombiak go jeszcze na dupca, co jest grane? Dobra, bij go, oczywiście, że go bij. Te wózki, ej, one w nieskończoność będą tak jeździć. One się tu zatrzymają i znowu jadą w dół? Znowu jadą w dół! To mu się tu odbija za bardzo. Patrzcie, odbija się tu, jeden wózek, drugi, pym. O, zatrzymał je w końcu. Kolejny zębek, ale mu się tu zębiaki respią, co jest grane? Pa, jak go od pleców wziął. Dobra, zobaczmy, czekajcie, właśnie dobrze jest wejść na chatę i zobaczyć co on tutaj ma, to jest myślę dosyć ważne, więc wejdźmy, zobaczmy. Dobra, schodzi na dół, schodzi na dół. Co on tu ma, głowy Milki tak poustawiane? Co on tu kombinuje, tu ma jakieś szulki. Tu też są nasze głowy, co jest, Pokemony, no nie no, co to ma być, dobra, coś w skrzynkach grzebie, o. Dobra, sprawdzam skrzynki, do których zagląda. Dobra, tylko ma tutaj te, jak to się nazywa. Dobra, tu ma jakąś skrzynkę. Dima! Dobra, czekaj, on to zabiera? Zabrał TNT! Zabrał TNT! Okej, dobra, czyli on też ma TNT! Dobra, tylko pytanie, czy on ma to TNT dlatego, że dowiedział się, że ja mam? Czy on po prostu je ma tak, po prostu, że je ma? Wiecie o co chodzi? Tego nie wiem, ale trzeba to jakoś wykorzystać, fakt, że on ma to TNT. Czekajcie, można by było sprawić... Można by było go jakoś wrobić. Można by było go wrobić jakoś wiecie, w to, że ma posiadać TNT, tak żeby mu je skonfiskowali, żeby mu się odechciało to TNT, wiecie, posiadanie go. Tak, bo tak by trzeba było coś mówić. Ja muszę coś nad tym pokminić, bo to jest taki dobry sposób. Skoro on ma TNT, to całkiem jestem ciekaw, po co mu jest to TNT. Dobra, on coś... Ciekawe, czy on go jakoś będzie używał. Dobra, oj... Dobra, myślałem, że wsadzi w wózek TNT, bo jest taka możliwość tak zrobić. Dobra, on gdzieś sobie tam jedzie, więc on chyba zjedzie z powrotem na dół. Czy on tam pojedzie? On chyba wraca na palionowo z powrotem. Ja sobie zjem szybko zimniora tutaj, a nawet dwa. Dobra, zjeżdża na dół. Patrz, jaki on ma, kurczę, dojazd do chaty w ogóle, co jest grane. Wszyscy muszą z buta, a on normalnie wagonem sobie dojeżdża. Pociąg normalnie pod chatę mu jedzie, no to jest niesamowite. No ale dobra, no w sumie spoko, bo to ma z górki, więc na pewno przyjemniej się tak zjeżdża i wjeżdża, niż jakby tutaj miał wchodzić za każdym razem. Ale też elytrę chyba ma. Dobra, słuchajcie, nie wiem po co mu jest to TNT, ale mu trzeba pomyślmy nad tym, co zrobić, jak go wyrobić. Może, ej, dobra, mam pomysł. A jakby zrobić coś takiego, że po prostu postawię gdzieś TNT, tak żeby on nie wiedział, że tam jest to TNT. I ja mu powiem, dawaj hejter, wysadź tam jedno TNT, a pod warstwą jakiejś ziemi będzie więcej TNT. I on jak rozwali to jedno TNT, to wszystko wybuchnie. Tak jest! I ja go wrobię w to, że to on to... Dobra, mam plan, ale to nie dzisiaj, to będzie trzeba zrobić jutro, nie? Bo to jest zbyt mocny plan. Wiecie co? Dobra, ja lecę się z tym przygotować i zgarnąć to TNT i wybrać jakieś miejsce na to. I w następnym odcinku zrobimy właśnie taką pułapkę na niego. O kurczę, nie mamy elytry. Dobra, zrobimy taką pułapkę na niego i wyrobimy go w wysadzenie palionowa. To jest dobry plan.